Tu, w suwalskich kresach ziemi między dwoma jeziorami, jest wioseczka bardzo mała. Zwie się pięknie Becejłami. Tu, wśród lasów, rzek i wzgórków, stoi kościół na pagórku. Tak z malowniczymi Becejłami próbuje zapoznać przybyszów Irena Chudziuk, poetka, mieszkanka tej niezwykle urokliwej ziemi. Jej wiersz wiedzie czytelnika dalej, do wiejskiej szopy, w której wśród żywych zwierząt hodowanych przez proboszcza parafii w Becejłach właśnie przygotowywana jest bożonarodzeniowa, tradycyjna szopka. Na parafialnym podwórku w starej stodole mieszkają kozy, osiołek, a tuż obok króliki, ozdobne kurki, perliczki i gołębie. Są oswojone i bardzo przyjazne, a ich nawoływania słychać z daleka. Miejscowi mieszkańcy, odrobinę zachęceni, a może po prostu ośmieleni przez lokalnego proboszcza, z ochotą, podobnie jak odpustowy piknik, zorganizowali teraz wspólnymi siłami parafialną gospodę. Tu nie trzeba było w jakiś sposób namawiać. Myślę, że takim punktem to był odpust parafialny. Kiedy te osoby zaangażowały się w pomoc, poprosiłem, żeby zwróciłem się o pomoc w przygotowaniu tego odpustu i było bardzo taki duży odzew, był zaangażowanie i potem właśnie ten pomysł, żeby stworzyć koło gospodyń wiejskich. I naprawdę jest to świetna inicjatywa, bo jest ogromne wsparcie dla mnie, bo sam na pewno bym tego nie zrobił. Ale myślę, że też właśnie jest to coś, co ludzi bardzo integruje. Odzyskaliśmy budynek po wielu latach dzierżawy i w jakiś sposób chcieliśmy go zagospodarować. No przede wszystkim, żeby też integrować społeczność lokalną, też mieć miejsce na spotkania, bo takiego miejsca nie było, przynajmniej ogrzewanego. Także też właśnie pomysł, żeby coś stworzyć, żeby to służyło całej społeczności tutaj naszej. Parafii nie tylko, bo też ludzie spoza przyjeżdżają. Adekwatnie do czasu, w jakim gospoda otworzy się dla gości, nazwano ją Nazaret. Od świąt Bożego Narodzenia ta gospoda Nazaret była czynna, kiedy są święta, uroczystości, żeby po mszy świętej można było zajść, skorzystać z łazienki, napić się herbaty, kawy. I też są spotkania koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiat Jabłoni przeważnie w każdy czwartek. Gospodę zdobi liczne rękodzieło. Są tu drewniane świątki, haftowane obrazy, elementy wyposażenia dawnych gospodarstw. Nie mogło zabraknąć również choinki czy niewielkiej szopki. Przy dużych stołach może zasiąść pokaźna liczba gości. Raczyć się będą mogli nie tylko kawą czy herbatą, ale w ofercie są także napary z ziół, które zbierają okoliczne gospodynie. Można będzie tu też spróbować lokalnych miodów czy przetworów z tego, co rodzą owocowe drzewa rosnące w lokalnych gospodarstwach. Franciszkanie mają herbarium świętego Franciszka. My pomyśleliśmy, mamy piękną okolice, łąki, sady, to pomyśleliśmy sobie, żeby stworzyć takie herbarium świętej Hildegardy, czyli takie miejsce, kącik, gdzie będzie można napić się herbaty ziołowej, gdzie zioła są zbierane tutaj właśnie systematycznie, zgodnie z porą roku, suszone, też robione przetwory, miód własnej też pasieki i no też to w jakiś sposób promować i wykorzystać. Też promocja takiego zdrowego stylu życia, powrotu też do natury. Dużo się o tym mówi, ale myślę, że warto też jakoś do tego wracać i też taki charakter edukacyjny, szczególnie dla dzieci i młodzieży, gdzie też myślę o czymś takim jak warsztaty w okresie wakacyjnym, właśnie związane ze zbieraniem może ziół, suszeniem i też taką edukacją ekologiczną. Własnoręcznie stworzone stroiki na stoły, niepowtarzalne ozdoby na choince, płonący w kominku ogień i mnóstwo uśmiechniętych parafian, którzy naprawdę cieszą się, że wreszcie mają miejsce, w którym mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami, posiedzieć, porozmawiać, pożartować. Radości nie kryje również sam proboszcz. I cieszę się, że to koło gospodyń jest i przede wszystkim działa. To nie jest na zasadzie jakiejś okazjonalnej, ale te spotkania są systematyczne i też wiem, na jaką grupę osób mogę szczególnie liczyć. Mieszkańcy i lokalny kapłan gorąco zapraszają do Becejł, które jeszcze niedawno zdawały się tracić życie. Od sierpniowego odpustu jakby chwyciły wiatr w żagle.
to sympatyczne miejsce naprawdę przyciąga życzliwością, gościnnością i spokojem. Zapraszamy nie tylko z naszej parafii, spoza parafii Suwał, z innych miejsc. Drzwi gospody Żywej Szopki są otwarte, Żywa Szopka czynna do 8 stycznia. Natomiast gospoda, tak jak powiedziałem, w święta, uroczystości, po mszach świętych, a w przyszłości pomyślimy, zobaczymy, co czas pokaże.